Słuchajcie, wiadomości Państwa Piesto, ja nazywam się Daniel i mam dzisiaj dla Was trzy wiadomości, z czego jedna przynajmniej jest bardzo dobra. Także super, no nie? Czasami mówię o trzech smutnych wiadomościach, a teraz jedziemy po kolei. Eksperci wskazali najważniejsze zagrożenia dla polskiej gospodarki. W cieniu pandemii rozwinęły się nowe. I teraz, no, domyślcie się, jaka może być największa, największe zagrożenie, ich zdaniem, bo jak wynika z siódmej edycji makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski są to wysoka i utrwalająca się inflacja oraz wzrost obciążeń podatkowych i parapodatkowych te dwie rzeczy jakby nie patrzeć no zgadzam się z tym ale ciekawe co napisali że ona jest utrwalająca się ta inflacja naprawdę to znaczy ja o tym akurat wczoraj mówiłem i ktoś mi mówił ale baza była niska ale obroty nie były duże nie, słuchajcie, nadrukowano bardzo dużo pieniędzy. Nie ma opcji, że inflacja nie będzie wysoka i utrwalająca się. Nie ma niestety już takiej opcji. Musiałby, musiałaby gospodarka rozwinąć się nagle o 15%, żeby odrobić. inflacja będzie niestety wysoka, rząd tak postanowił i, i tyle. Wzrost obciążeń podatkowych i parapodatkowych, ale jak to? Przecież nowy ład miał pomagać ludziom. Tak, to, że jest wzrost obciążeń podatkowych wynika z strategii, jaką podejmuje Polska, i właściwie cała Europa, nazywa się to strategia zrównoważonego rozwoju. To znaczy, że wraz ze wzrostem gospodarczym rosną obciążenia fiskalne. I jako że Polska się rozwija, o czym zaraz zobaczycie, to, to te obciążenia rosną, tak, żeby w końcu się przestała rozwijać. Także no, taka jest strategia, ja w to Mogę wnikać. Mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba. I tyle. Natomiast ciekawe, co tu jest napisane, że to są podatkowe i parapodatkowe. Domyślacie się, podatek to jest przymusowa danina na rzecz państwa. Jeżeli nie zapłacisz podatku, idziesz do więzienia. I teraz, co to w takim razie jest para podatek? Kiedyś było tak, że podatki były celowe, to znaczy na wojnę, na jakiś cel gospodarczy. Albo na utrzymanie dworu i tak dalej. To były podatki. Czyli na rzecz państwa, to znaczy również na cele, które, na które państwo postanawia wydawać pieniądze. To były podatki. Później było tak, że podatki były na wielki kocioł zwany skarbem państwa, czyli budżet po prostu, tak? Po prostu wszystko szło do kotła i z tego kotła się, wszystko się mieszało. I następnie był jakiś tam deficyt, <laughs> pożyczało się pieniądze i się rozdawało, prawda? I teraz dochodzą rzeczy celowe, czyli e, Czyli na konkretną rzecz, tak jak jest ta opłata reprograficzna. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie wejdzie, ale to nie jest podatek, tylko to jest opłata, dlatego że to idzie na artystów. Natomiast to idzie na artystów, ponieważ państwo tak postanawia, więc to jest właśnie to, co kiedyś się nazywało podatkiem. A dzisiaj jest taki podział, że podatek to jest to, co idzie do wspólnego kotła, a jeżeli jest jakiś wspólny cel, czyli przymusowa danina na rzecz Jakiegoś celu, który już jest określony, to już nie jest podatek. Ja wolę się trzymać tych starych y, definicji, bo są po prostu mądrzejsze. Jeżeli jest przymusowa danina na rzecz państwa, to koniec, to się nazywa podatek. Więc nie ma czegoś takiego jak para podatek. Nie istnieje. Mamy monopolistę, jeżeli chodzi o pobieranie podatków i w ogóle narzędzia przymusu, i nazywa się ten monopolista Trzecia Rzeczpospolita Polska. To tylko na marginesie mówię. Dobra, kolejna wiadomość, bo naprawdę dzisiaj jest jedna dobra wiadomość. Słuchajcie dalej. Inflacja przyspieszyła, te ceny nakręcają spirale. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 4,7% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,3%, czyli rosną o 0,3% miesięcznie, podał Gus. Mięso drobiowe podrożało w maju o aż 6,2%. Akurat wczoraj kupiłem całego kurczaka, nie, w sobotę, wielkiego kurczaka na Rosu. Zagrodowy się nazywa. Mówię Wam, dobry. To dobrze pokazuje wzrost cen. Ta inflacja istnieje i moim zdaniem ona jeszcze będzie rosnąć. Czyli jak jesteśmy tutaj, popatrzcie, w 2019 była też wysoka inflacja, a wtedy tak dużo nie dodrukowano. Tak naprawdę dodrukowywano pieniądze od mniej więcej tego poziomu do tego. Tutaj dodrukowywano. I tutaj był spadek, cały czas następował spadek obrotów. I później obroty zaczęły rosnąć, nie wiem gdzie, tu gdzieś, mniej więcej. I teraz, jak obroty rosną, to z siłą rzeczy ta inflacja się objawia. I ona będzie niestety. Nie da się tego zatrzymać. Inflacja będzie wyższa niż 5%. Takie jest moje zdanie na ten temat. I ostatnie, zaskakujący raport. Polska staje się krajem milionerów. Fajnie, nie? I teraz. Absolutnie poważnie do tego podchodzę, jestem bardzo szczęśliwy. Najnowszy raport banku Credit Suisse pokazuje, że mimo kryzysu na świecie pojawiło, pojawiło się ponad 5 milionów nowych milionerów. Bogaci stawali się jeszcze bogaci, a nierówności rosły najszybciej w tym stuleciu. Według ekspertów, znaczy to nie, że jestem jakimś zwolennikiem nierówności. Nie, no, jestem zwolennikiem nierówności, ale takiej zapracowanej nierówności, tak. Według ekspertów Credit Suisse w najbliższych latach w Polsce milionerów przybywać może w rekordowym tempie. I teraz, jak czytamy dalej, to my jesteśmy pierwsi na liście wzrostu liczby milionerów. 1% najbogatszych ludzi na świecie to są ludzie, którzy mają więcej niż milion dolarów. Jeżeli macie milion dolarów, to bardzo mi przykro, ale nie jesteście w tym percentylu. Jak to się mówi z takie słowo? Tylko jesteście może w drugim percentylu. Złotówkowy milioner w Polsce. To jest klasa średnia, więc rośnie nam klasa średnia. Tak jak, jak ktoś mi mówi, że Polska jest niszczona, ta klasa średnia. W Polsce nie było do tej pory klasy średniej w ogóle praktycznie. Były jakieś minimalna liczba osób, które dorobiły się gdzieś za granicą. W dwutysięcznych lat, później nastych lat przybywało w Polsce klasy średniej. I to jest, nie wiem czy kontrowersyjna teza, ale jeżeli się nie zgadzacie, to napiszcie w komentarzach. Słuchajcie, no do 2025 roku w Polsce liczba milionerów wzrośnie dwukrotnie. Ja nie mogę. Super wiadomość. I tym pozytywnym akcentem kończę. Wiadomości Państwa Piesto, ja się nazywam Daniel. A i jeszcze jedna ważna rzecz. Szkolenie robimy 2 października i w ogóle będziemy robić 13 zamkniętych webinarów. Będzie, będzie fajnie. Te szkolenia są wyjątkowe, bo są w małym gronie, to jest trochę jak gildia inwestorów, więc to nie jest takie szkolenie, że tysiąc osób i dasz radę, energia to synergia, alergia i tak dalej, tylko to, to nie ma nic wspólnego z miękkim szkoleniem. To jest takie szkolenie, typowe mięso, serdecznie polecam, państwopiesto.pl, sklep. Cześć.